Zarzut zabójstwa usłyszała 23-letnia mieszkanka Bytomia, która udusiła swoją niespełna 3-letnią córkę. Do dramatycznych wydarzeń doszło 1 grudnia w jednej z kamienic w bytomskich Miechowicach. Młoda kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy, informując, że jej córka najprawdopodobniej nie żyje. Jak przekazuje policja, był to bardzo krótki komunikat. Policjanci, oczywiście, którzy przybyli na miejsce, od razu podjęli reanimację dziecka wraz z przybyłymi służbami pogotowia ratunkowego. No niestety, pomimo trwającej ponad godzinę akcji reanimacyjnej, 2-letnia dziewczynka nie odzyskała funkcji życiowych. Tutaj w tej sprawie toczy się właśnie śledztwo w prokuraturze rejonowej w Bytomiu. Została też zatrzymana w chwili zgłoszenia zdarzenia matka dziecka, 23-letnia kobieta. Kobieta podczas prowadzonej akcji reanimacyjnej miała sprawiać wrażenie nieobecnej. Nie była zaangażowana w czynności ratujące życie dziecka. Prokuratura niemal od początku nie miała wątpliwości, że dziewczynka została uduszona właśnie przez nią. Kobieta w pierwszych zeznaniach nie przyznawała się do winy. W toku postępowania w prokuraturze i przesłuchania podejrzana właściwie nie ustosunkowała się do tego zarzutu i zachowała milczenie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Bytomiu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W toku tego posiedzenia podejrzana nie składała wprawdzie szerszych wyjaśnień, jednakże potwierdziła, iż dopuściła się tego przestępstwa. Kobieta została aresztowana, a prokurator zlecił sekcję zwłok dziecka. Niewykluczone, że kobieta zostanie poddana badaniom sądowo-psychiatrycznym. Taka obserwacja może trwać nawet kilka miesięcy. Z ojcem dziecka nie ma kontaktu, prawdopodobnie przebywa za granicą i do tej pory nie skontaktował się z żadnymi służbami.